Zobaczcie dzisiaj w sali Crystal. Już znacie z kilku vlogów tą salę. Tradycyjnie jesteśmy rozstawieni. No i kochani, czekamy już na gości, na młodą parę. Właściwie goście tu przyjeżdżają, ale na młodą parę czekamy. Paweł, gdzie masz swój instrument? Który? No właśnie. Że tak się spytam. Mam dzisiaj kłopot, bo jestem ranny. Mam kłopot, sobie dziabnąłem nożyczkami po prostu, ale to tak wbiłem, że mi tak krew leciała. Niedobrze, niedobrze. Do noszenia kolumn sobie wziąłem po prostu i zakleiłem troszkę, zaraz zdejmę to. Judytko, czy chcesz być na naszym vlogu ze swoim partnerem? To nie jest partner, to jest świadek, ale tak. To jest świadek. Aha, zeszła pomyłka, ale witamy wszystkich bardzo serdecznie. O, moja wina, że końskie łączą ludzi. Tak, tak, z Judytką się znam od czasów dzieciństwa. Śpiewałyśmy razem na komunii. Tak, i widziałyśmy się dokładnie chyba 15 lat temu, tak, prawda? Tak mi się wydaje. Ale powiedzcie, jak się dzisiaj czujecie? Stresowana. To będzie dobrze. Dobrze, no. Ale dobrze. Szczęśliwi, radośni. Jest nam błogo. Pełni optymizmu. Mamy nadzieję, że będziemy się bardzo dobrze bawić. I będziemy spożywać różne jedzonko. Twoim anielskim głosie. Dziękuję bardzo. Lokowanie produktu. Dziękuję. I słuchajcie, teraz będzie niespodzianka w ramach tej pary, będzie film, prezentacja. Tutaj za mną jest taki mały projektorek, wyświetla się obraz na ścianie. Prezentacja części multimedialnej. A w końcu zamawiała. No i tutaj również oglądamy z zaciekawieniem.
No i słuchajcie, jesteśmy już po oczepinach. Kończą się składać życzenia młodej parze. Za chwileczkę wjedzie tort, który zobaczycie. Bardzo fajnie było, fajne oczepiny były. Ja już powiem wam, trochę zachrypłem. Dzisiaj się nagadałem, naśpiewałem, zrobiliśmy biesiadę. I dużo fajnych rzeczy było. Także dzieje się na weselu, dzieje się. Naprawdę się dzieje. Weselu, godzina czwarta. Goście wybawieni, my wybawieni. O 14 poprawiny. A już mamy 20 po czwartej, troszkę nam się przedłużyło. Delikatnie. Ale to nic nie szkodzi. Najważniejsze, żebyśmy się wyspali, wypoczęli przed poprawinami, żeby zrobić jeszcze dobrą imprezę, bo słuchajcie, goście to są mocni zawodnicy, naprawdę na taniec. Od samego początku wesela tańczyli, bardzo fajnie. Posiłki, słuchajcie, mieliśmy wege bezglutenowe, ja miałem bezglutenowe, bo jak wiecie albo nie wiecie, ci co śledzą vlogi, to wiedzą, że ja nie jem mięsa, nie mogę jeść gluten, bo jestem uczulony na gluten. Także jak jest taka możliwość, to jestem bardzo wdzięczny, jeżeli się uda załatwić takie posiłki na sali. Jedzenie, słuchajcie, mega dobre, bardzo się dzisiaj najadłem, jestem zadowolony. Nastąpił koniec wesela, czujemy się, myślę, że w porządku, no i uciekamy do domu. Na kilka godzin odpoczynku, czyli snów. Witam was, kochani, serdecznie. Zaczęliśmy już praktycznie poprawiny. Zrobiliśmy przywitanie gości. Zobaczcie, goście licznie przybyli. Zapowiada się całkiem nieźle. Widzę, że są nastawieni na całkiem niezłą zabawę. Także popatrzcie tam sobie. No nie wszyscy jeszcze przybyli, bo to zawsze jest tak, że jak jest godzina jakaś tam, na którą młodzi zapraszają gości na poprawiny, to i tak część osób się spóźnia, przyjeżdża później. I to nigdy nie jest tak, że się poprawiny zaczną o godzinie, słuchajcie, nie wiem, jak jest o 14, to że o 14 są wszyscy, już się zaczyna. Nie, 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 nie. Teraz dopiero zobaczcie, wyjeżdżają posiłki, a już mamy 35 minut po 14. Więc tak to wygląda. No dzisiaj zobaczycie troszkę z dnia drugiego. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić mały wywiad z młodą parą, bo młodzi akurat troszkę zajmują się tak na sportowo układaniem kostki Rubiki, więc może nam troszkę pokażą, wytłumaczą, na czym to polega, jak to się robi. Także no co, ja idę do spalnika, za chwileczkę zjemy sobie jakiś tam pierwszy obiad i działamy dalej. What's going on in that beautiful mind? I'm on your mind.
me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your nasz piękny pociąg wyjechał, słuchajcie, na grilla, bo mamy grilla na zewnątrz, także zaraz wam sfilmuję. Super grilla, po prostu tyle mięsa. My akurat nie jemy mięsa, ale są sałatki też, zaraz wam pokażę. Tylko za dużo wam nie opowiem, bo wiatr trochę wieje i nie będziecie mnie słyszeli. A ja wam idę teraz pokazać, co tam jest dobrego. Ale coś podać. Ja sobie podam. Dziękuję. Witamy, witamy. Słuchajcie, rodzina się trafiła na wesele. Przypadkowo spotkałem chrześnicę na weselu. Chrześnica Ewa. Jak się chrześnica Ewa bawi na weselu? Jak się bawię, cudownie. A jak ci się orkiestra podoba, powiedz, tak? Cudownie, no przecież... Tylko tak, no, obiektywnie. Obiektywnie, no. Z chrzestem najlepiej. Tylko nie ściemniaj, tylko nie ściemniaj. I mów, jak ci się podoba. Nie ściemniam. Czyli jest super, tak? Jest super, no widzisz, całkiem obiektywnie zupełnie osoba powiedziała, że jest super. Bierzecie udział w zawodach tej układania kostki, tak, Rubika? Tak. I kto z was ma lepszy czas? No Krzysiu, zdecydowanie. Jesteś tutaj, jesteście mistrzami, tak? Nie, no mistrzami nie, no ale może... Czyli jesteście fachowcami od kostki. Słuchajcie, powiedzcie nam, jak to się układa? Może macie jakąś kostkę gdzieś tutaj, wam się zaplątała? Zaraz. To chodźcie, Krzysiek, nam wytłumaczysz, bo ja też zawsze miałem... Jak to się układa? Trzeba się po prostu tego nauczyć, to są takie... A to jakoś matematycznie trzeba wyliczyć, nie, które pole, czy jak? Trzeba się nauczyć sekwencji ruchów dla danej sytuacji na pamięć. Na pamięć? Na pamięć. Czyli to tak bardziej pamięciowo? Tak, pamięciowo. O jest, mamy kostkę, zobaczcie, słuchajcie, mamy tutaj kostkę. To może ktoś pomiesza, żeby nie było, że ale sam ale ciekawa jestem, czy jest, wiesz, nic. Ale, dobra. Dobra, to ja pomieszam, żebyś nie widział. Potrzyma jeszcze tutaj dźwięk. Ja niby nie patrzę. Dobrze ci stoi. Tylko też dawno nie układałem. Nie jest nasmarowana. I ta kostka już. Też. Nie, jest jakaś musi być nasmarowana specjalnie jakimś ogniem. Pokaż mi to, jak to robisz. Tak, pomieszam. A powiedz mi, ile jest takich sekwencji, sytuacji tutaj? 43 tryliony, coś koło tego. Wszystkich. Tak? Tryliony wszystkich sekwencji? Tak. Dobra, znaczy nie, jest... znaczy tylu się nie trzeba uczyć, tak? To są wszystkie możliwe kombinacje jakby wszystkich klocków, ale to układanie się rozbija na pewne etapy. Okay. I na przykład na dany etap mamy, załóżmy, 40 sytuacji albo 50. A wy w ile układacie kostkę? Napiszcie w komentarzu. A po ilu kostkach się uśmiechniesz? Po jednej. Po ułożeniu jednej. Po ułożeniu jednej. Okej, dzięki serdeczne. To jest młoda para nasza, sympatyczna. Jesteśmy na poprawinach, przypominam wam. Dziękuję. Kupi. Panie Jedzenie, za wspaniały zespół, który przygotował nam jedzenie. Zespołowi
za wspaniałą oprawę muzyczną. Naprawdę polecamy każdemu kogośnikowi. Bardzo nam miło, dziękujemy. Jesteśmy po imprezie, skończyły się poprawiny. Oddaję głos młodej parze. Zespół Portamento, świetny, profesjonalny, z jajem. Wszyscy goście sobie chwalą i po prostu brali wizytówki. Będziemy was oznaczać na wszystkich zdjęciach. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. To my wam dziękujemy z całego serca. Dzięki. Dziękujemy. A ja zapraszam was, kochani, do subskrybowania kanału. Kliknijcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. Widzimy się w kolejnym vlogu. Hej!